If you try and rip the world apart, someone will always put it back together. Cześć moi drodzy, witam serdecznie, z tej strony Paweł Krusiński. Witam was w kolejnym odcinku Deus Mankind Divided. Z tego samego miejsca, w którym skończyliśmy poprzedniego gameplaya. Gram bez kamerki, bo tak jak mówiłem, pechowo. Niestety spaliła mi się lampa. Rękę mam nadal zabandażowaną, bo ten gameplay nagrywam po poprzednim, tam mówiłem, że niestety przypiłem sobie rękę na wylot i no niestety ten wsad nie obsługuje mi się tak dobrze, jakby było, więc będę się starał tutaj jakoś unikać konfrontacji na razie z przeciwnikami. Słuchajcie, mieliśmy sobie porozmawiać tutaj z tym miłym kolesiem. To sobie z nim porozmawiajmy. You're looking for the best prices in Prague. Not talking hot dogs here. Hamburger lubię. Hot dogs aren't your main business. Why don't you have a store? See, this way, I get to keep my overhead down and pass on the savings to the customers. Entrepreneurial. Better believe it. What have you got? Well, I got info. The kind that's worth something. Could always use reliable intel. Who couldn't? But for that, I only accept payment in Europozin. I don't have any. Sorry, it's a deal breaker. But find me again if you get any, okay? Dealbreaker. Tak, no to żeśmy się nie dogadali, ale pewnie będziemy jeszcze mieli na to szansę. Okej, okay, jedziemy dalej. Tutaj nam się chyba otwierają kolejne możliwości, jeśli chodzi o zwiedzanie okolicy, podróże po dachach. Wow, rzeczywiście sporo tutaj jest ciekawych. Jezu, jak wysoko. Ciekawych miejsc do zwiedzenia. Chyba straciłbym tutaj cały. I hate that these terrorists are winning. My friend is terrified to ride the metro after what happened at Ruzika. Straciłbym tutaj chyba cały dzień na zwiedzaniu tego. Rzeczywiście tam mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Może ten dach później jakoś wykorzystam do tego, żeby gdzieś się dostać. O, tutaj już kogoś trzymają na muszce. Tu jest jakaś drabina, ale... Dobra, wiecie co? Na dobry początek to wspinam się po tej drabinie. Zobaczymy, co tam jest na górze. Może znajdę coś ciekawego. Hopsa. Znowu jesteśmy u kogoś na mieszkaniu, więc tradycyjnie odpalimy praleczki. Niech ludzie chodzą sobie czyści po pradze. Czy tu jakaś broń leżała? Nie, to Givera namalowana. Zadbałem mi o czystość właściciela domu, pewnie się zdziwi, kiedy wróci. Ale nie, bramborowe piwo nie będziemy brać. Jesteśmy bomba komandosek i komputer blokana. Możemy zhakować. To zhakujmy. Ohoho. Hohoho. Długa nasza droga tutaj, ale tutaj wiodą nas. Świetnie. Już nas śledzi. Dobra, udało się. Co my tutaj mamy? Jakieś dwa maile. Też przepraszam, ja i klas naprawdę to rozumiemy, choć zachowałam się wczoraj w nocy jak kompletna sucha, nie powinna była mówić o Santo wcale. Nie jesteś przez nich złym człowiekiem. Oczywiście to dla ciebie dobra praca, tak czy inaczej znacznie lepsze niż czyszczenie kibli na dworcu, a nadal nie podoba mi się twój scenariusz. Kiedy powiedziałeś, że za mną tęsknisz, kiedy zacząłem robić nadgodziny, pomyślałem, że ojęż mnie za to, iż już ze sobą prawie nie rozmawiał. To dlatego tak się zdenerwowałem. Za kilka dni kończy się siedzenie do późna, więc spróbujmy upić się ostatni raz przed twoim wyjazdem. Będę tu samotna bez mojej dziewczyny. Zobaczymy się, gdy wrócę do domu. Melek, scytowany e-mail. Mel, okropnie się czuję po wczorajszej kłótni. Przepraszam, wiem, że to dla ciebie trudne. Widzisz, jaka jestem podekscytowana. Gadam o wyjeździe, kupuję nowe ciuchy. A jeszcze w zeszłym miesiącu ledwie było nas stać na jedzenie czegoś na mieście. Powinnam zachowywać się bardziej pośrodniwie, a jestem taka podniecona. Chciałam tylko, żebyś mogła pojechać ze mną. Pytała nawet, czy mają coś dla ciebie. Powiedziała, że nie. To dlatego się wkurzyłam, kiedy powiedziałaś mi... że mi nie zależy, a teraz mam wyjechać i czuję się, jakbym naprawdę cię opuszczała. Możliwe, że miałaś rację, że Santo tylko udaje troską o ludzi, ale nie mogę tracić tej szansy. Proszę zrozum, lovciam cię, Flossie.
Lovciam cię, Flassy. Gratulacje, Felis. Mogą potwierdzić, że twoja aplikacja w sprawie pracy na planetę Santo została rozpatrzona pozytywnie. Wszyscy pracownicy zajmujący się w pracy są teraz ściągani do Rabi w Omanie, co oznacza, że będziesz im towarzyszyła jako nowy członek naszego zespołu. Niedługo skontaktuje się z tobą zespół odpowiadający za transfer i załatwi ci transport na miejsce w przeciągu tygodnia. W imieniu firmy Santo chciałbym podziękować za twoją ciężką pracę w trudnych okolicznościach. Karol Mercier, kierownik do spraw personalnych Santo Group. To tam troszeczkę mówi o tej grupie, z którą teraz działa Sarif. Okno na politykę, edycja 2029. Upadek amerykańskiego imperium. Incydent przysłużył się dalszemu rozłamowi jedności Ameryki. Coraz bardziej drakońskie środki wprowadzane przez rząd w celu zaprowadzenia porządku podsyciły jedynie płomień ekstremizmu i przepędziło opieszałych niezadowolonych do niezadowolonych do działań. Przepaść pomiędzy majątnymi a obłokami coraz bardziej się pogłębia. Radykalne grupy konstytucjonalistów chwyciły za broń, a ze wszystkich zakątków USA dobiegają groźby secesji, szczególnie ze strony Stanów Północno-Zachodnich i Teksasu. Niewiele mogłoby wskazywać, aby w najbliższej przyszłości Stany Zjednoczone zdołały wygrzebać się z tej otchłani. Następna strona, wygrzebać się z tej otchłani. Znaleźliśmy tutaj troszkę części, może jakaś kasa gdzieś będzie. Chyba na to raczej szans tutaj nie ma, bo dziewczyny nie miały za dużo pieniędzy. Przynajmniej tak to wygląda. O, te mieszkania są jeszcze mniejsze, to już takie typowe kawalerki. Słuchajcie, natomiast mieliśmy tutaj trochę informacji o tej Santo Group. Możemy sobie tu zaskoczyć? Tak, możemy. Dobrze, że nie użyłem skoku i kaja. Słuchajcie, przejdźmy do zadań, bo znowu zaczynamy latać jak kot z pęcherzem tutaj, ale rzeczywiście tego kontentu jest tutaj sporo. Zobaczmy nasze zadania, które mamy. Misje poboczne, to jest sprawa z narkotykami i na razie nie będę ruszał. Mamy odszukać koleja w księgarni, więc w takim razie zajmijmy się księgarnią, która nazywa się Wehikuł Czasu. Tak. Wtedy tam, gdzie mieliśmy tą informację o Kellerze, to on nam mówił, że wpadł do niego gang jakichś rabusiów, z którymi on musi sobie poradzić. Teraz jak się tutaj najłatwiej dostać będzie do tego wehikułu czasu tędy, albo tu jest jakiś punkt kontrolny może. Dobra, już jak idziemy w tą stronę, to obiegniemy sobie tutaj dookoła, zobaczymy co, jak tam wygląda. Wygląda nasze... O Jezu, co to jest? Jakaś wielka rzeźba chyba, podświetlona jeszcze od dołu. Wielki ziemniak. Rzeczywiście świetnie. Dobra, to jest chyba ten punkt kontrolny, tak? Trzeba będzie przez niego jakoś przejść. Doc Larry! Doc Larry! Show me latest papers. Otherwise you cannot go through here. I know the drill. The drill has changed. Too many forgeries. All OGs must now carry a supplementary permit authentication card. Do you have this card? Nie, kłamać nie będziemy. No my jesteśmy z policji, on jest z policji. I'll clear it up with the people I work for. They'll take care of it. And who do you work for exactly? Does it matter? You worried I might outrank you? Of course not. These rules, they apply to everyone. Besides, I am regional director of document checking. I report to God directly. It is God who tells me that if you continue this way, without proper permit, I am morally obliged to shoot you. Is that right? My friend, I know what you're thinking. It's terrible the way they make laws against your kind. But listen, maybe I can do something to help. We could come to an understanding. What kind of understanding? Lucky for you, I know a guy. An expert in permitification, a document agent. He offers permits, authentication cards, peace of mind. With his help, you go wherever you want,
whenever you want. No more hassles. What do you say? Moi drodzy, ten gość jest wyluzowany, jakby przyjmował sobie marihuanę do odbytniczo. Kosi tutaj chyba lewiznę na tym posterunku. No, ponegocjujmy trochę. Before getting this special document of yours. Any way for me to do that? Sure. I suggest our pay and go plan. It consists of you paying me and then me letting you go. Naprawdę bawi mnie ten dialog. Wink wink, my friend. Wink wink. I prefer the term standard fine. Tell you what. I'll even give you the good citizen discount. Just this once. Łapówka 700. Ja nie chcę dawać łapówki. Zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. You see the one in charge? He gets you to stop Oggs and offer them this opportunity to do business with him. Go see for yourself. My friend has documents to pass checkpoints, to keep police off your back, to get into parts of Prague you never knew existed. Tell him Drahomir sent you. You'll see. I give you address, yes? Drahomir. Moi drodzy, odmów akceptuj. Akceptuj, bo coś zapowiada ciekawie tutaj coś. Przekaźka. Przekaźka. There's a courtyard behind the apartment building. Very easy to find. My friend will be there. He will get you latest permit card. Just pay him and don't ask questions. Moi drodzy, złoty bilet. Nam się pokazało zadanie. Zobaczmy sobie. Spotkał się ze specem od dokumentów. Zobaczmy, gdzie to jest na mapie. To jest. Spotka się ze specem od dokumentów. Tak, przełącz misję aktywny, nieaktywny. Przejdź do misji. Dobrze. Policjant imieniem Drahomir dowodzi bodaj najbardziej podejrzanym punktem kontrolnym ulepszonych, jaki widziałem. Powinien się spotkać z jego znajomym specem od dokumentów, jeśli chce się dowiedzieć czegoś więcej. Podobno ma czekać na mnie na dziedzińcu za budynkiem mieszkalnym w dzielnicy Przekaszka. Chyba wiem, o jakim miejscu mowa. Kiedyś była tam fabryka zabawek. Ale jazda. Fajnie by było, gdyby tutaj na mapie wyświetlała się jakaś droga, którą możemy podążać. Ale kojarzę, w dobrą stronę idę, bo tak chyba kojarzę tutaj, że w dobrą stronę idę. Dobra. O. Najstarszy zawód świata. Price is doubled for Oggs, baby. Dziękujemy za współpracę. No offense, but I don't deal with people like that. Przed chwilą mówiła, że ceny są podwójne dla nas, a pozycja horyzontalna, planking totalny. Wszyscy się dobrze bawią. Bóg kocha ulepszonych. A tu czarna ręka, pomocna dłoń. I dzielnica Praga nam się wyświetliła. Widziałem się już z Drahomirem. I was stopped by someone named Drahomir at a checkpoint. He sent me here. Apparently you help Oggs with documentation, upgrade their permits. You have the money? Nie mam. Maybe. Want to tell me what I'm paying for exactly? You paid to get your name on the list. Melina upstairs, she works on your shiny new permit. You come back in 1 week to pick it up. Standard pickup fee will apply. How much do you charge people for this? Not people. Oggs. Jezu, 35? No widzę, że na Nama to też podziałało jak wlewka do żelna z kawy. Aż mu oczy mało zrobić, nie wyskoczyły. Konfrontacja, blefuj. A tym razem wybierzmy konfrontację. You just blatantly scam Oggs out of as much as you can. You want updated permit or not? Documents are actually pretty good. You'll see. Trust. Wydaje mi się, że ciągle nadal poruszamy się w strefie negocjacji mimo tej konfrontacji. Stolen, forged, invisible. I tak sobie będziemy gadać do kolacji. And I'll put your name on the list. That's how it works. Melina does surprisingly good work. Puts more effort in than we ask her. Mielina? To nie Mielina. Nie będę płacił 35. Atakować też, nie? Nie, wybierzemy przekradanie się.
And about your friend upstairs. Gonna try my chances without the papers for now. Suit yourself. Only a matter of time before they come knocking at night. Dobra. To chyba tu się muszę przekraść, tak? Bo tu jest ten teren zastrzeżony. Czego mnie to przerzuciło tu? Dobra, przełącz misję. Misja jest już aktywna. Pokaż szczegóły misji. Konfrontacja z fałszerzem. Na górze siedzi Milena, najwyraźniej zamieszana sprawa po samą uszy. Podrabia dokumenty, które jeszcze oszustów wciska potem ulepszonym klientom. Wow. Czy ja mogę sobie jakieś punkty Praxis tutaj załadować? Nie, nie mogę sobie punktów Praxis załadować. Co dobrze by było? Ciągle jestem na kacu. Czy tędy uda się jakoś przejść? Aha. Jest. Prądowiczka tu jest. Czymś mogę rzucić? Nie, za duży zbiornik. Czy to mogę podnieść? To jest za ciężkie. A tutaj kwiatki nie otworzę. Dobra, chyba w takim razie nie tędy droga. Ach ty. Łap to. Nie no. Chyba po tej beczce chodzić nie będziemy. Jakoś tu się... Co tu jest? O, drabina. A. Trzeba wykazać się chyba jakąś aktywnością, żeby wejść na tą drabinę. Wiadro z farbą. Hopsa. Okno otwórz. Wpadniemy znowu do kogoś na mieszkanie. O, tutaj chyba studenci. Aspera ad Astra. Przez gwiazdy coś... Nie, przez trudy do gwiazd. O, właśnie już. No, jest przetłumaczone. Jesteśmy społecznościową grupą wsparcia założoną w 2028 przez amerykańskiego ekspatrianta Royla Crosby. Naszym celem jest budowa społeczeństwa człowieczego przez pomaganie ulepszonym w ponownej integracji z sąsiedztwem. Wierzymy, iż na drodze współczucia, zrozumienia i szacunku znajdziemy harmonię pomiędzy ulepszonymi i naturalnymi. Gdy pokojowe zamiary, które wyrażamy... Bla, 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 bla. Gdy jednak odpieramy przeciwności, to tylko z dobrocią i współczuciem, aktami, nie akcjami, moi drodzy. Tutaj jakieś hasła są wypisane chyba ich. No dobra, ale mamy takich sąsiadów, że standardowo praleczki w ruch. Dobra, to jakieś skarpetki poszły do prania. Jezu, przestraszyłem się. Kondolencje. Do mnie wyjście o Tomasz. Mogę tylko powiedzieć, że jestem bardzo przykro. Gdy poinformowano mnie o ataku, nawet sobie czegoś takiego nie wyobrażałem. Nikt nigdy nie spodziewa się, że w takiej sytuacji nieszczęście spadnie na bliskich. Czy mogę ci już czymś pomóc? Możemy przyjechać do miasta i zająć się małym Piotrem. Wygrana w loterii. Jest to, wygląda jak jakieś nigeryjskie oszustwo. Wow. Może to rzeczywiście jakaś loteria. Przepraszam was za to siarczyste ziewnięcie, ale człowiek czasem potrzebuje się tak rozdziawić. Pudłem go. Może obrzucamy ich pudłami tu z góry, co? Ciekawe, jakby na to zareagowali. Dobra, sobie. Wiecie co, zrobię save'a, bo jak przyjdzie nam tutaj grać. A właśnie, widzicie, bo w ogóle obiecałem, że wrócimy do poziomu trudności i weźmiemy sobie chcę Deus Exa, chociaż łapę mam teraz jak urządloną przez trzy szerszenie, jeśli chodzi o bandaż, ale spróbujemy, dobra. Nie będziemy się poddawać. Oho. Chłopaczki. Say something. A ty czego tam wlazłeś? Wyłaź stąd, hej! Not too many orcs out on the streets today. Feels like I'm missing something. So it was nothing? Of course nothing. Dobra, spróbujemy ich jakoś załatwić, tak? Czy tu mogę jakoś bezpiecznie sobie zejść? Oho!
i już, po, już po bezpiecznym udało mi się go załatwić. Dobra, wiecie co? Jezu, gdzie ja go zaciągnąłem? Nie, trzeba będzie załadować, przepraszam was. Niestety, gdzieś do dupy miejsce go zaciągnąłem. Zaciągnąłem go bezpośrednio na plac pod nos ich. I nie było to fajne. Trzeba będzie sobie jakoś inaczej poradzić. Chyba zapomniałem włączyć wyciszenie kroków. Musimy sobie kucnąć. Teren zastrzeżony. Chodź tutaj. Tak, to trzeba było od razu załatwić. Chodź tutaj, spać w liście. A jeszcze sobie tutaj złapaliśmy troszkę. Dobra, z Dukiem nam powinno pójść też łatwo. Albo i nie. Bo i powinno pójść łatwo. Może nie, może tak, może nie. Łup. Za drugim razem poszło znacznie lepiej. Nie trzeba się tu było z nimi pieścić w ogóle. Nie, pistolet maszynowy podnosić nie będziemy. O, tu jest jakiś, patrzcie. To je fajne. Palm top. Sobie przeczytajmy palm top, może będą jakieś kody do czegoś. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś nie zmieniał kodów. Coś tam i spuścizny po mojej matce. Może nie produkujemy już zabawek, ale korzystamy z aplikacji firmy, więc kody matki muszą pozostać bez zmian. Kod do szafki po prawej ma być 1998. Rok, który matka wymyśliła żabę ze śmigiełkiem i niech obydwoje spoczywają w pokoju. Pochowali matkę razem z żabą ze śmigiełkiem. No, całkiem nieźle. Nie, to jest za mała gadka, żebyśmy się zmieścili. Tak, rzeczywiście. A Konicki and Hracki to jest ten producent zabawek, tak? Coś tutaj ciekawego będzie. Dobrze, ale możemy już wstać z kolan, bo tu już żeśmy wyczyścili. A, tutaj ten kod wbijamy. 1998. Dobra, i co tu mamy? O. Całkiem zabawnie. Tam była jakaś kratka, zaraz sobie z niej pewnie skorzystam. Łaz. Dokąd ten łaz? O, opuszczam teren zastrzeżony. No tak, tylko mi ulepszenia nie działają, więc pewnie i oddycharka mi nie działa. Dobra, nie będę w ten gras właził. Dobra. Jakaś alternatywny sposób na przedostanie się. Tutaj chyba można przejść nie wzbudzając alarmu, tylko trzeba ten schemat wyczaić. Ale wiecie co, skorzystam sobie może tutaj z tej kratki. Save. O, nie, nic nie będziemy wpisywać. Czwarty poziom dostępu. Dostaniemy jakieś punkty za odkrycie tego. Hopsa. Ciekawe, czy nosi bieliznę. Dobra, nie będziemy robić zboczonego gameplaya, sorry. Jakiś e-book tu mamy. Miasto zaprojektowane z myślą o tobie. Jesteśmy najbardziej zaawansowanym technicznym pokoleniem w dziejach ludzkości na poziomie indywidualnym. Z powodzeniem zintegrowaliśmy nowe nowinki techniczne z naszymi ciałami i życiem na poziomie komunalnym. Jednakże wielu z nas nie czuje przynależności do otaczającego środowiska. Miasta, w których mieszkamy, są w najlepszym razie skansenami przez te żarze architektury i starych uprzedzeń, które nie współgrają z naszym potencjałem i potrzebami. W najgorszych przypadkach miasta te wydają się jawnie wrogie wobec tego, kim się staliśmy. Ulepszeni obywatele całego globu dostrzegają potrzebę powstania nowego rodzaju meteopolii. Potrzebna nam jest nowa stolica postępów, której nie będą krępować
której nie będą kupować przestarzałe modele postępowania, ani cyniczne instytucje polityczne potrzebują miejsca takiego jak Rabiach, dostępnego, postępowego, ekologicznego, metropolisu, liczącego niczym latarnia na równinach Omanu. Może się to wydawać utopijną fantazją, ale czy Rabiach jest miastem zrodzonym ze snu? Rabiach narodziło się i powstało z potrzeb przy udziale Santa Group. Jest to miejsce, jakiego nasze pokolenie potrzebuje. Miasto zaprojektowane z myślą o tobie. Moi drodzy, więc już pomału nam się tutaj wyłania cały ten schemat. A to jest... Czekajcie, mapę sobie otworzę. Tak, trafiliśmy już do Mileny na górę. Świetnie. Gazeta. Ojej. Sami zdat. Panczea na dnie głębokiej tajemnicy. W 2027 roku Panczea była potężnym planem ludzkości na oceanie świata głęboką na 1,5 km instalacją poniżej dna oceanu arktycznego. Została budowana przy 100% użyciu ulepszonej siły roboczej. To pamiętamy z Human Evolution. Do czasu, aż wybucha w tajemniczych okolicznościach, kiedy ulepszeni ześwirowali. No nie jest to język dziennikarski, ulepszeni ześwirowali. Dwa lata po incydencie wciąż nie mówi się, co się stało z Panczeą. Przekupujemy się przez sprzeczne doniesienia o ludzkich szkodkach, korporacyjnych sabotaży, radioaktywnych zasadach, a jednocześnie czekamy na oficjalną prawdę, błąd inżynierów, czy kolejna inżynierów, czy kolejna przerażająca opowieść o ulepszonych. Coraz bardziej Panczea zaczyna przypominać wartą 3 biliony dolarów dziurę, w której ktoś ukrył wartą 3 biliony dolarów tajemnicę. To jest chyba jakaś taka blogowa gazeta. Bezpłatna, darmowa, tak. I hope you're not Edward Broad, because you don't look at all like the picture. You want to tell me what's going on here? Arts and crafts? I think you work for the scam artists out there. Or do they work for you? It was never meant to be a scam. More like social services for the disaffected. You know, like no og left behind. Looks like a forgery ring to me. I hate the word forgery. I prefer graphic arts activism. I help people. Coś, co można sobie wpisać do CV, tak? And seriously, try getting anywhere with forgery on your resume. You're involved in something that takes advantage of people, and you're worried about your resume? That may have come out wrong. I mean, yes, career is important, but it's not everything. I know that. I tend to get really nervous when I'm stressed. I'm stressed when... Which always just makes things worse. Oh, okay, look. I have no reason to be nervous here, do I? You're totally on my side, right? One of the good guys. Not like Drahomir. Wiecie co, dziewczyna się stresuje, więc ją uspokójmy. I'm not here to make you nervous. I just need you to explain it to me. The essentials of what's been going on here. Essentials, right. Essentially, I was trying to help my augmented friends. The way I saw it out there, the promise of fake documents was being used to extort people. How does that help them? The extortion part sucks. I swear to you, I'm totally anti-extortion. Obviously. Let me explain better. The government, they print up these official permits each month. But they only sell them to the rich corporate and military allies. Meanwhile, the other orgs, they get kettled out of the city because their documents aren't up to date enough. That's what was happening to my friends. Bunch of meaning. Corruption versus organized crime. And regular people get caught in the middle. You gotta love the classics. When it was just me, I didn't charge anyone. But then Drahomir shows up and turns it into this big operation with fake checkpoints and ridiculous fees. I didn't want anything to do with that. I wanted to stop. Why didn't you? I was scared. Drahomir said he would kill me. Looked at me kind of like you're looking at me now. You're not going to kill me, are you? Zabijemy cię do trzeciego pokolenia łącznie. I'm not sure yet. No, nie będziemy zabijać jej. The real problem is Drahomir and that checkpoint of his. Without him in the picture, the rest of them couldn't run a lemonade stand. Maybe you could... You know... You think I just walk around shooting people? Don't you? Ty mała kusicielko. I like knowing there are other options. Ty mała kusicielko. Okay,
So stab him, scare him, or get the police to do their job for once. Nie używamy, nie będę mu sprzedawał noża. Sprzedaj kosę. She was hanging around his checkpoint. Who knows? Maybe there really is one good cop in Prague. That sounds like the safest bet. Otherwise, you're asking me to pick a fight with a bunch of guys in uniforms, scam artists or not. The whole city would come down on you. Still, up to you how you want to handle it. Right. And just so we're clear, you are going to stop forging documents now. I don't like getting into trouble. And even worse is other people suffering because of me. No more faking documents ever again. Unless... tak czułem. Nie mogło być inaczej, no. I mean, if we knew for a fact that we could help someone, we should do whatever we can, right? Ręce opadają, Adam, co? Dobra, dowiedzmy się, o co chodzi dalej. It depends what you have in mind. The docs I make, they really can fool the authorities. Sort of? Sort of. Drachmir flooded the streets with forgeries. So the city started tracking more, adding scanners, validation numbers. Now, unless one of my permits gets activated in the city database, it's just plastic. So you're telling me these people pay for forgeries? Moi drodzy, jeden chyba z lepszych dialogów jak na razie do tej pory w Deus Exie. I have two permits that I literally just made. And I think we can really help these people. If you stop us, God. Tak, chcemy pomóc, bo... jest to tak schizowe, że chcę więcej tego schizu. Chcę nim posmarować kanapkę i zjeść ją całą razem z pomidorem. Early Christmas present. You said it's just plastic that people get deported anyway. How does this help them? I think I know how to get them activated. As long as you're willing to follow through. All right. Słuchajcie, czy ona ma na sobie jakąś taką folię, która ją otacza, pole siłowe? No, nowoczesne ubranie. Jacyków to by tutaj chyba nogi zacierał z radości, gdyby mógł to, gdyby grał w Deus Exa. 2489. Zapamiętaliście? Ja nie. 2489. Dobra, zapamiętałem. Może w totolotka to obstawię. Jeszcze oczko mnie zaczęło swędzić. Mamy kolejne zadanie. Zamiast zrealizować jedno, to... No dobra, jedno żeśmy zrealizowali. Tu mam zadanie, przepraszam. Spotkaj się z Edwardem i Irenką. Rozpraw się z Drachomirem. Dobra, więc wiecie co? Może najpierw się rozprawimy z Drachomirem. Najpierw się rozprawmy z Drachomirem, bo ten gość mnie wkurza, jest po prostu dupkowaty do kwadratu. O, kolejna gazeta. A to już żeśmy czytali, dziękuję. Faktu nie kupuję. Dobra, spadamy stąd. Jakbym przez czyjś... Czułem się przez moment jak jakieś wymiociny, które wypadają przez czyjś przełyk. Och. Jezu, karton zniszczyłem. Patrzcie, Hanka Mostowiak nie przeżyła spotkania z kartonami, a ja przeżyłem. Można ten kod jakoś wpisać samemu, czy try and by hand? 2489. Nie, jest to pewna fetyszystyczna przyjemność. Blokuj. Co? Czekajcie, bo coś mnie tutaj trzyma w swoich więzach. Granat. Ale to drogie były granaty do sprzedaży. O, i kasa. Całkiem sporo. I 445. O, jesteśmy bogaci jak... Tylko czego ja mam teraz gnata? Wiecie co? Czekajcie. Zrobimy sobie porządek z bronią. I tak. To niech będzie jedyneczka. To niech będzie dwójka. Co tutaj mamy jeszcze? A granaty usypiające trójka. Dobra, granaty usypiające niech będzie dwójka, a to niech będzie trójka. O. Tylko, że my z gnatem latać tu nie będziemy na razie, bo nie ma takiej potrzeby. Teraz musimy się stąd jakoś wydostać. Po głowie misia. Dobra. Aha, nie, niepotrzebnie tutaj włoziłem. Hop-hyc. Hop-hyc. Hopsa! Cześć chłopaki, ale was wydymałem.
Rozpraw się z Drachomirem. Musimy znaleźć jakąś policjantkę. Ale coś o tym komisarzu rozmawiali. Nie bardzo. What gives it away? You just walked up to a police officer, and I have this funny feeling you expect something good to come out of it. Wydajmy się z rozmową, może będziemy mieli jakieś kolejne zadanie. I used to be a cop, for what it's worth. Let me guess, not in Prague, and not since the incident. In America, Detroit, long time ago. I envy you. I look for. Forward to the day that I can say I used to be a cop a long time ago. Każdy ma jakieś marzenia. If I could do it again, I would be a fireman. No one looks into a fire and thinks, shit, does this one really deserve it? You can just follow orders and feel good about it. About the repression in the city. Look, I have nothing against your kind, okay? Personally, I mean. But I am on the front lines of a police state. I am a child of my moment in history. Sounds awfully abstract for a cop. To be competent, I have to be complicit. My way of being okay with that is to be abstract. I don't drag human beings from their homes. I drag historical outliers. I don't shoot into unarmed crowds. I fulfill the will of history. Bardzo ładnie i głęboko sobie to wytłumaczyła. You mean the will of those in power. Same difference. Dobra, przejdźmy chyba do sedna naszego zadania. I recently got stopped at a fake checkpoint. Heard there was a cop around here who might know what I'm talking about. Draumir, he's a slippery fuck. Pays off all the right people, provides all these bullshit documents that prove he's legit. Regional inspector, my ass. I'm putting a file together. A file? This guy's dressing up like a cop and harassing Oggs in the street. Sounds like 90% of the people I work with. Listen, the right amount of coin in the right kind of pocket, fancy looking paperwork, those things go a long way in this city. Especially if the perception is that he's not really doing anything wrong. Just giving Oggs a hard time. There's more to it than that. That's exactly what I think. Why don't you fill me in? What's Drachomir been up to? No, macie to na tego Drachomira. Porwanie i przymuszenia, ale... Poczekajcie, była tam pewna Milena, z tego co mówiła, Drachomir groził jej bronią. To wtedy wyda mi Milenę, tak? Co tutaj... Odpuść, powinienem już iść. Fałszerstwo i wymuszenie. Wybierzmy fałszerstwo i wymuszenie. Drachomir's checkpoint is the setup for a forgery ring. He's not just stopping Oggs and giving them a hard time. He's not just taking people's lunch money. It's extortion. This forgery ring. You have an address? I was inside. I saw the equipment. You know what? You had me back at harassing. I've been dying for an excuse. A chance to go after someone who actually deserves it for once. No more hiding behind the people he bribes. I suggest keeping your distance. Wiecie co, moi drodzy? Czekajcie, bo tu się jakaś akcja policji zaczyna. Chciałbym wam powiedzieć, że mam wrażenie, że Adam Jensen jest zrobiony tak całkiem porządnie, natomiast pozostałe postaci są takie dość mocno plastikowe. Jok! Ale się tu normalnie... Co to jest to wyszukiwanie? Ja tu nie chcę być. To nie jest moje szczęśliwe miejsce. Zróbcie mi miejsce. Adam Jensen, chowamy się. Chowamy się szybko za sztalugi. Sztuka mnie uchroni. Panika. Jezu, co to było? Milena, I've got an update on your friend Drachomir. I've seen Drachomir pretend to be many things. My friend was never one of them. It's been taken care of. He's not gonna be a problem anymore. Thank God. I don't know how you did it, but I'm glad you did. Listen, if you ever need documents for something... I'll be fine. Thanks. Wow. Ciekawe, co to jest... To wyszukiwanie i na czym ono polega? Czy ja powinienem być grzeczny, czy się gdzieś
gdzieś schować. Ciekawe, kiedy to wyszukiwanie się zakończy. Dajcie mi może już spokój. Wejdę sobie tutaj cichutko, będę siedział za pudełkami z farbą. Oni tu jeszcze szukają. Nie rozumiem, co chodzi z tym wyszukiwaniem. Dobra, moi drodzy, wiecie co, bo już rzeczywiście kawałek tego gameplaya. Tu się coś zaktualizowało. Nie, ciągle trwa wyszukiwanie. Może powinienem pójść do domu się przespać, albo gdzieś schować? No dobra. Może tutaj na stację metra pójdę. Dobra, słuchajcie, nie będziemy się na razie tutaj kręcić. Ten gameplay już z tego co widzę ma około 40 minut. Nie chciałbym robić jakiegoś takiego długiego odcinka. Udało nam się rozprawić z Dragomirem, oślizgłym skurwielem. Jak go określiła tamta policjantka. Nie lubię przeklinać, ale akurat to pasowało do Dragomira naprawdę. Zostało nam jeszcze spotkać się z Edwardem i Irenką, a tak naprawdę zaczęliśmy wszystko od odszukaj kolera w księgarni, a tak naprawdę rozwinął nam się tutaj cały taki jakiś poboczny wątek. To fajnie, bo jest to takie dość płynne, jeśli chodzi o te zadania. Więc myślę, że na następnego gameplaya zrobimy sobie Edwarda i Irenkę. Może będzie krótki, może długi. Może nam otworzy kolejny taki potok zadań pobocznych i tego, co mamy do robienia. Może będzie to ciekawe zadanie. Słuchajcie, ja się z wami żegnam. Łapka w górę, jeśli się podobało. Łapka w dół, jeśli nie. Komentarze, porady, wszystko mile widziane. Słuchajcie, żółwik, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym gameplayu z przygód Adama Jensena w świecie Deus Exa. Hej, do zobaczenia. You can kill innocence. You can kill freedom. But you can't kill progress.